To naprawdę ostatnie kilometry. Widzimy, że na prowadzeniu mamy właśnie Esę, Etiopczyka Esę. No, tuż za nim kolejni zawodnicy. No i czy ten atak Esy tutaj przeprowadzony wyraźnie, bo widzimy, że on tutaj próbuje wysforować się na prowadzenie, to będzie atak decydujący o zwycięstwie. No wygląda na to, że zyskuje delikatną, bo delikatną, ale przewagę nad swoimi przeciwnikami. Biegnie Esa w tej chwili po zwycięstwo w 13. PKO Poznań półmaratonie, urodzony w 2000 roku. Debiutant z Etiopii może okazać się najlepszym zawodnikiem tej imprezy. No i to by była może nie sensacja, bo gdzieś był awizowany w gronie faworytów, mimo tego, że nie biegał, tak jak wspomniałeś wcześniej, na tym dystansie, natomiast jednak ci zawodnicy pochodzący z Afryki zawsze są mocni, zawsze trzeba liczyć się z ich wysokimi umiejętnościami, z ich niezwykłą, niebywałą wytrzymałością i to też prezentują właśnie w tym momencie. Widzimy, jak dużą lekkością poradził sobie Esa z tym podbiegiem na 20 kilometrze. No tutaj już naprawdę wychodzą te umiejętności, właśnie ta wytrzymałość, o której mówiłem, i niesamowita kondycja. No i prawda jest też taka, że mamy tutaj naprawdę dużą szansę na rekord trasy poznańskiego półmaratonu. Tak to wygląda. On już w tej chwili będzie skręcał za chwilę w ulicę Grunwaldzką. Znajduje się koło budynku poznańskiego Bałtyku. Skręci. No teraz będziemy to dobrze widzieć, jak właśnie skręca w ulicę Grunwaldzką, a z ulicy Grunwaldzkiej wykręci na tereny Międzynarodowych Targów Poznańskich. No i właściwie możemy to już powiedzieć. Rekord trasy raczej tutaj, proszę Państwa, padnie. No i pewnie będzie on właśnie udziałem Husseina Mohameda Esy, który biegnie tutaj po zwycięstwo w 13. PKO Poznań półmaratonie. On oczywiście debiutuje w dużym biegu półmaratońskim. Pewnie gdzieś tam ten dystans nieraz już w swoim życiu przebiegł. No ale proszę zobaczyć, on już tutaj jest. On już biega na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich. Już go łapie nasza kamera tutaj na mecie. Husseidin Mohamed Esa. Husseidin Mohamed Esa. Pytanie, czy on złamie godzinę. To może być naprawdę niezwykła historia. Jeżeli złamie godzinę w poznańskim półmaratonie, będzie to naprawdę fenomenalny, rewelacyjny czas. Na mecie 13. PKO Poznań półmaratonu Husseidin Mohamed Esa z rekordem i z absolutnie fenomenalnym wynikiem, którego cię tutaj kompletnie, ale to kompletnie nie spodziewaliśmy. Historia to niezwykła. Kompletna deklasacja, ale spójrzmy, kolejni zawodnicy meldują się na linii mety i to są też znakomite rezultaty. To są rezultaty, które też dałyby rekord tejże trasy.